Nie wyobrażasz sobie życia bez telefonu komórkowego, ale zastanawiasz się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne? Ten filmik jest dla Ciebie. Aby transmisja danych, na przykład rozmowa lub wysłanie zdjęcia była możliwa, sygnał z Twojego telefonu musi zostać odebrany przez stację bazową. Gdy połączenie zostanie nawiązane, rozpoczyna przesyłanie danych. Urządzenia kontaktują się ze sobą za pomocą fal radiowych o różnej częstotliwości. Fale radiowe są częścią szerszego spektrum promieniowania elektromagnetycznego, do którego należy m.in. światło słoneczne. Następnie dane trafiają do światłowodu, za pomocą którego przekazywane są do centrali, a z niej kierowane do stacji bazowych, w pobliżu których znajduje się odbiorca Twojego połączenia. Gęsta sieć stacji bazowych jest konieczna, by Twój telefon miał stały zasięg, szczególnie w przypadku, gdy korzystasz z niego w ruchu. Wynika to ze specyfiki fal radiowych, które rozchodzą się poziomą i słabną wraz z odległością od źródła. Właściwości fizyczne fal radiowych powodują, że stacje bazowe można bezpiecznie budować na budynkach. W przestrzeni bezpośrednio pod anteną promieniowanie elektromagnetyczne jest najmniejsze. Stacje bazowe mają też ograniczoną zdolność przesyłową. W miejscach, gdzie realizowane jest wiele połączeń, potrzeba ich więcej. W miastach nadajniki umieszczane są w odległości nawet kilkuset metrów od siebie, żeby gwarantować mieszkańcom ciągły zasięg. By zapewnić całkowite bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, moc stacji bazowych podlega prawnym regulacjom. W Polsce obowiązują restrykcyjne normy dotyczące poziomu pola elektromagnetycznego w naszym otoczeniu. Dzięki sieci stacji bazowych możesz kontaktować się ze swoimi bliskimi, gdziekolwiek jesteś. Bądź w zasięgu!